to pierwsze zawody jeździeckie w naszej stajni i od dłuższego czasu, których już nie było w Białymborze, wracamy do tradycji jeździeckich. Chcemy promować jeździectwo wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Konie pokonują przeszkody. Ich zadaniem, właściwie koni i jeźdźców, jest takie zgranie, aby pokonać ten parkour bezbłędnie, w normie czasu, bez właśnie punktów karnych i bezpiecznie. Trzeba powiedzieć, szanowni państwo, że działalność stajni Biskupice, zupełnie prywatnego podmiotu na terenie naszej gminy, to dla mnie jest to ogromna duma, naprawdę wielka radość. Po raz pierwszy chyba od ponad 9 lat, jeżeli chodzi o towarzyskie, prywatne przedsięwzięcie, to taka impreza chyba 9 lat temu miała miejsce i była organizowana przez Danutę Tarnowską, więc też wielkie podziękowania, wiele, wiele lat temu. Czyli ta działalność hipiczna na terenie Białegoboru, ona przez ostatnie 8 lat praktycznie nie istniała, a więc tutaj trzeba naprawdę głęboki szacunek dla właścicieli. Dzisiaj mamy około 60 przejazdów, 31 koni zgłoszonych do różnych konkursów, od debiutów 30 cm do najwyższej klasy z to 5 cm. I myślę, że jak na pierwsze zawody to jest naprawdę super frekwencja. Po to jest samorząd, żeby wspierać takie inicjatywy. Białybór wróci do koniarstwa i to jest najwspanialsza wiadomość na dzisiaj, bo głęboko w to wierzę, że stajnia Biskupice sobie poradzi i przy wsparciu, przy promocji, przy takim normalnym sposobie bycia jesteśmy w stanie jako podmiot samorządowy również wspierać i pomagać do tego, żeby to się wszystko tutaj rozwijało. Musimy pamiętać i warto, szanowni państwo, tu sobie powiedzieć, że w Białymborze mieszkają jeszcze i żyją ludzie, którzy są wspaniałymi masztalerzami, są wspaniałymi fachowcami, którzy znają się na faktycznie, można powiedzieć, na obsłudze konia, tak to trzeba by trochę trywialnie powiedzieć. Mamy tu wspaniałych fachowców, dlatego głęboko wierzę, że pomimo tych 8 suchych lat, to dzisiaj robimy wspaniały krok do pięknej, hipicznej wyprawy.